Wysoka Izbo, jak ważny jest ten projekt, no, pokazują ławy rządowe. Ja wiem, że Donald Tusk unieważnił to referendum, ale pan poseł Kaczyński i pan premier Morawiecki nie musieli brać tego dosłownie. Mogli przyjść na tę debatę, a nie wysyłać swojego pomagiera pana Czarnka. Tak, szanowni państwo, to referendum jest nieważne. A wiecie dlaczego? Ono jest nieważne dlatego, że jest nieprzyzwoite, że jest sposobem na nielegalne finansowanie waszej kampanii wyborczej, ale przede wszystkim dlatego, w jaki sposób traktujecie Polaków. Traktujecie Polaków według doktryny waszego głównego ideologa, pana Kurskiego, że ciemny naród wszystko kupi. Nie, nie kupi wszystkiego i nie kupi tych kłamstw pana Czarnka. Zaraz o tym będzie. Zaraz o tym będzie. Niech się pan nie denerwuje. To teraz porozmawiajmy trochę o tych pytaniach. O wyprzedaży, jak to mówicie, majątku narodowego. Dlaczego nie pytaliście Polaków, jak oddawaliście za darmo polską rafinerię? Dlaczego nie pytaliście o to wtedy Polaków? Oddaliście tą rafinerię za wartość 3-miesięcznego zysku tej rafinerii. Nie 3-letniego, nie 30-letniego, 3-miesięcznego. Oddaliście i nie pytaliście Polaków. Jak to się dzieje, że przedsiębiorstwa państwowe, o które pytacie, jak zaczynaliście rządy, było ich 34, teraz jest 18 i większość w likwidacji. Kto do tego doprowadził? Wy do tego doprowadziliście. No i wreszcie to, co się dzieje w każdej spółce Skarbu Państwa, w każdej instytucji. Gigantyczne premie, gigantyczne złodziejstwo, gigantyczny nepotyzm i gigantyczne kolesiostwo. Przecież to jest prywatyzacja, którą wykonujecie. Prywatyzacja na rzecz własnych ludzi. Do tego się proszę odnosić, panie Czarnek. Teraz o wieku emerytalnym. Pytacie Polaków o wiek emerytalny. Panie ministrze Czarnek, a kto zgodził się na podniesienie wieku emerytalnego w Brukseli? Kto się zgodził? Pański szef i pański kolega, pan Morawiecki. To w tych dokumentach, które podpisaliście, na które się zgodziliście, nie ma, jest stwierdzenie, że podejmiecie działania na rzecz podniesienia rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę. To jest ten dokument, ten dokument. Nie denerwujcie się. A teraz trochę o migracji. A teraz trochę o migracji. Tak, nikt nas nie zmusza do przymusowej migracji. Nikt, za wyjątkiem rządu PiSu. Bo to rząd PiSu przygotował skandaliczne rozporządzenie, które miało lekką ręką wpuścić wszystkich na nasz rynek. W 2022 roku wpuściliście do Polski 135 tysięcy migrantów z krajów muzułmańskich. Ale nie denerwujcie się, nie denerwujcie się. Ściągacie ilegalnych i nielegalnych migrantów. Jesteście najbardziej promigracyjnym rządem po 1989 roku. I tym referendum chcecie te fakty przykryć. No i wreszcie ten wasz słynny płot, który miał stworzyć bezpieczeństwo na granicy. No tak, 600 do 800 osób tygodniowo łamie ten wasz cud techniki, tą waszą jedyną inwestycję, którą zrobiliście. To miało być skuteczna gwarancja bezpieczeństwa naszych granic. Nie jest ani skuteczna wobec nielegalnych migrantów, ani wy nie jesteście skuteczni, jeżeli chodzi... Ja wiem, że się pan denerwuje, ale nawet nie jesteście w stanie obronić polskiej granicy. Gubicie rakiety, gubicie śmigłowce, gubicie zapalniki do bomb. Wszystko gubicie, bo jesteście partaczami. Wiecie, jest takie... Ja bardzo uważnie słuchałem, jak wy tak wzniośle mówicie o tym, jak to będziecie teraz demokratyczne mechanizmy wdrażać. No PiS i demokracja to trochę nie pasuje po 8 latach. Wy, dla was takim bardziej typowym narzędziem to jest taki wytrych. Tym chcecie omijać polskie prawo. Zresztą wy jesteście, to jest taka prosta analogia. Wytrych stosuje złodziej, jak chce się włamać, coś ukraść. I wy też chcecie właśnie włamać się, coś ukraść, bo wy tak właśnie wytrychem chcecie obejść finansowanie kampanii wyborczej. Ale wam się nie uda. Polacy
odpowiedzą na jedno fundamentalne pytanie. Czy chcecie dalej, aby ta banda nieudaczników, banda ludzi, którzy rozkradają Polskę, dalej rządziła? I Polacy gremialnie powiedzą nie. Już 15 października pogonimy Kaczyńskiego, Morawieckiego i pana też, panie Czarnek. Panie marszałku, zgłaszam wniosek. Złożyłem właśnie wniosek o odrzucenie tego skandalicznego projektu. Dziękuję.